Ciekawe zapytanie internauty, który został skierowany na badania lekarskie kierowców do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, do WOMP, ale przy okazji sprawdził się wcześniej i wyszły mu podwyższone enzymy wątrobowe. Witam Pana, obejrzałem wiele Pana filmów, lecz nie mogę znaleźć odpowiedzi na jedno pytanie. Mianowicie, czy wpływ na podwyższone ALAT 104 jednostki oraz ASPAT 70 jednostek mogą mieć leki, które obecnie biorę. Złamałem nogę podczas wypadku i lekarz przepisał mi tabletki przeciwbólowe Tramal oraz zastrzyki Kloksane 40 mg w 4,4 ml. Badania zrobiłem podczas brania tych leków i wskazane mam brać je przez dłuższy okres, a wizytę w WOMP mam niespełna za miesiąc. Dodam, że reszta wyników jest w normie, to jest morfologia, GGTP. Proszę Pana o odpowiedź, pozdrawiam. Tak szczerze mówiąc, trudno mi definitywnie odpowiedzieć, co jest przyczyną podwyższonego poziomu ASPAT i ALAT w tym konkretnym przypadku. No, może to być Tramal, ale no, niekoniecznie. Na wszelki wypadek jednak poszedłbym do lekarza rodzinnego, zgłosił mu ten problem, natomiast w jego gestii jest rozpoczęcie jakiejś dalszej diagnostyki, czy to laboratoryjnej, czy skierowanie Cię do lekarza chorób zakaźnych, czy chorób wątroby, prawda, hepatologa. No, równie dobrze, oprócz szkodliwego wpływu leków, mogą być to jakieś inne schorzenia wątroby, no, ale nie jest to tematem tego filmu i na razie temat ten pominiemy. Natomiast wprawdzie nie jest powiedziane, że w tym WOMP-ie tak na 100% będą badali Ci te enzymy, ale ich podwyższony poziom często tak podświadomie sugeruje lekarzowi związek z alkoholem. Wierz mi czy nie, jest jakieś takie uprzedzenie wtedy do pacjenta. No, niezależnie od prawdziwej przyczyny, jaka tutaj może być. Natomiast jeżeli Ty podświadomie czujesz, że nadużywasz tego alkoholu, że ciągnie Cię do tego kieliszka, czy powiedzmy masz badania w WOMP-ie za alkohol po raz kolejny, prawda? Radzę Ci zdecydowanie się zgłosić do jakiejś poradni leczenia uzależnień w Twoim rejonie i przede wszystkim po to, abyś miał udokumentowany okres abstynencji, prawda? Oprócz tego celu terapeutycznego musisz mieć udokumentowany okres abstynencji i wierz mi, że po wejściu nowych przepisów WOMP-y dość ściśle przestrzegają tego rozporządzenia Ministra Zdrowia, a orzeczenia negatywne za brak terapii antyalkoholowej są w tej chwili dość częste, dostaję naprawdę dziesiątki maili i tak nie bardzo wiadomo, co tutaj poradzić, jak dany klient, dany pacjent, podobny do Ciebie, no, na tą terapię antyalkoholową nie poszedł. Tak więc, tak czy owak, warto, abyś potraktował tą nieciekawą sytuację jako przyczynek do podjęcia jakichś działań prozdrowotnych, a przynajmniej solidnego przebadania się, być może to jest jakaś sprawa dietetyczna, no, no mam nadzieję, że nie jest to jakieś tam wirusowe zapalenie wątroby, czy inne, prawda? Natomiast o konieczności wyciągnięcia wniosków na przyszłość z jazdy na podwójnym gazie już tutaj nawet nie wspominam, rozumiem, że każdy to wie o tym, bez moich jakichś tam połajanek, pogadanek, prawda, o szkodliwym wpływie alkoholu oraz prowadzenia pojazdów mechanicznych, prawda. Także mówił Darek Kraśnicki, lekarz medycyny transportu z Wrocławia. Do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Jeżeli Ci się wideo spodobało, daj lajka, daj kciuka. Możesz też skomentować ten filmik, jeżeli miałeś jakiś podobny problem w swoim życiu.